Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Daniel Wachowiak i jestem prezbiterem od 2003 roku, czyli księdzem archidiecezji poznańskiej. W czasie, gdy był okres C19, byłem proboszczem w sercu Puszczy Noteckiej, w parafii Piłka, która jest położona na skraju archidiecezji poznańskiej. Natomiast od 1 marca tego roku jestem proboszczem w podpoznańskiej parafii Koziegłowy, brata Alberta. Poproszono mnie o kilka słów na temat tego, jaką rolę sprawował Kościół w czasie C19. Jednakże muszę ważne zdanie powiedzieć. Moja wypowiedź nie może mieć charakteru wykładu i nie jest na pewno wypowiedzią reprezentanta oficjalnej struktury Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ nie mam takiego mandatu. Moja wypowiedź będzie zatem jedynie subiektywna, jedynie dotknę kilku elementów, ponieważ nie mam takiego mandatu, jak powiedziałem przed momentem, żeby wypowiadać się w imieniu całego Kościoła. Nie wypowiadam się również w imieniu czy naszej archidiecezji, czy jakiejkolwiek innej parafii. To będą zatem jedynie moje spostrzeżenia, zatem moje słowa nie będą obiektywne, jedynie sięgnę do własnych uczuć, przemyśleń i proszę tak to potraktować. To nie jest stricte wypowiedź, także taka oficjalna, to jest prywatne zdanie Daniela Wachowiaka, który jest księdzem. A mianowicie, wspominając sam początek czasu C19, mogę powiedzieć, że sam osobiście, gdy pierwszy raz usłyszałem w mediach, jakie są objawy koronawirusa, to miałem wrażenie, że ja je wszystkie przechodzę. Tylko z biegiem czasu zastanawiałem się nad tym, jak rzeczywiście ten wirus działa na organizm ludzki. I gdy dochodziły do mnie, jako człowieka, jako chrześcijanina, jako katolika, jako mężczyzny i jako księdza, informacje dotyczące walki z wirusem, to w moim przekonaniu wiele spraw się nie spinało. I muszę powiedzieć, że oczekiwałem od Kościoła, od reprezentantów struktury kościelnej, jakiegoś klarownego, jasnego stanowiska. Muszę powiedzieć też, że nie doczekałem się analizy językiem teologicznym tego czasu, bo miałem wrażenie, ale jeszcze raz powiem, to jest moje subiektywne odczucie, że sam Kościół na temat C19 zaczął się wypowiadać nie językiem teologii, czy językiem, gdzie próbuje się zobaczyć też objawienie Boże w tym, co nas spotkało, ale sam Kościół zaczynał wypowiadać się językiem prawnym, które to prawo zaczęło obowiązywać choćby w Rzeczypospolitej Polskiej. Muszę powiedzieć jeszcze dodatkowo, że do dzisiaj nie spotkałem żadnych takich głębszych analiz teologicznych, albo jeszcze coś dopowiem, ale to jest, jeszcze raz powiem, moje jedynie subiektywne odczucie. Czasami jak rozmawiam dzisiaj z niektórymi księżmi, to odnoszę wrażenie, że ich przemyślenia są zupełnie inne niż te, które były głoszone w czasie C19 i czasami, nie ukrywam, mam ochotę zadać moim współbraciom pytanie: panowie, a gdzie byliście wcześniej? Dlaczego nie wypowiadaliście swoich przemyśleń czy swoich wątpliwości publicznie wtedy, kiedy wielu wiernych naprawdę nie wiedziało, co robić? Czy iść do kościoła, czy nie iść? Czy przyjąć Najświętszy Sakrament, czy nie przyjąć? Właściwie tego w postawie kościoła zabrakło. Każdy z nas ma prawo ocenić to, co się działo w kościele osobiście, na podstawie własnego rozumu, własnych przemyśleń czy własnego serca. I tak jak powiedziałem, moja wypowiedź jest jedynie subiektywna. Może się wielu słuchaczom czy widzom nie spodobać, ale ja nikogo nie prezentuję oprócz siebie. Dlatego mogę wyciągnąć jedynie to, co działo się w moim duszpasterzowaniu. A co się działo? A mianowicie, zerkałem do oficjalnych dokumentów kościoła na temat na przykład szczepień. I kongregacje odpowiednie, dykasterie, na temat szczepień o wiele wcześniej, przed wybuchem czasu C19, wypowiadały się w następujący sposób. Każdy ma prawo decydować w swojej wolności, czy to szczepienie będzie dla niego
pozytywne, czy tego szczepienia odmówi. Każdy człowiek jest taką instytucją, która na podstawie własnej wiedzy na temat swojego stanu zdrowia ma prawo podejmować decyzję, czy dane szczepienie przyjmuje, czy nie. W czasie C19 to oficjalne nauczanie Kościoła się nie zmieniło. Nie mówię o duszpasterskich wypowiedziach różnych hierarchów, również tych najwyżej postawionych w strukturze Kościoła rzymskokatolickiego. I powiem tak, że w zasadzie w czasie C19 ja nic nie mówiłem ponad to, co przed chwilą zacytowałem. To znaczy, za każdym razem, jak ktoś mi się pytał, jakie jest stanowisko Kościoła, to mówiłem, że Kościół wypowiadał się przed laty właśnie tak, a nie inaczej. To stanowisko się nie zmieniło, mimo że są różne duszpasterskie czy pastoralne wypowiedzi, jakby o nieco innym położonym akcencie, ale to ty decyduj. I muszę powiedzieć, że spotykał mnie hejt również od różnego rodzaju katolików, od tych, którzy uważali się nawet za moich przyjaciół, a potrafili mnie za to stanowisko poobrażać i do dzisiaj nie usłyszałem, przepraszam. A ja nie głosiłem własnych przemyśleń, własnych poglądów, tylko zastanawiałem się, dlaczego ludzie Kościoła nie mówią głośno tego, co jest naszym nauczaniem. Jak wyglądała moja praktyka duszpasterska w sercu Puszczy Noteckiej? A mianowicie, szanując to, że każdy może mieć w sobie różny rodzaj emocji co do C19. Ja z tym nie dyskutowałem, chociaż rozmawiałem z różnymi również profesorami, także biologii, na temat odpowiedniego podejścia do tego, co wówczas przeżywaliśmy. Ale mając świadomość, że z emocjami się nie dyskutuje, że je po prostu się bierze takie, jakie one są, to miałem szacunek do każdego parafianina i nie tylko parafianina, również do każdej osoby, która do mnie do parafii wówczas przyjeżdżała. Jeżeli ona miała sferę uczuć i emocji taką, że miała w sobie dużo lęku przed koronawirusem, szanowałem to. Jeżeli ktoś podchodził do tego w nieco inny sposób, szanowałem to. Jeżeli ktoś mi się pytał, a czy ksiądz się zaszczepił, to ja czasami tak Pawłowym stwierdzeniem odpowiadałem: dla zaszczepionych jestem zaszczepiony, dla niezaszczepionych jestem niezaszczepiony. To znaczy, i wtedy mówiłem, jak jest oficjalne nauczanie Kościoła. Jeżeli uważasz, że to szczepienie tobie pomoże na podstawie twojej medycznej wiedzy o swoim organizmie, zdecyduj, możesz to szczepienie przyjąć albo nie. Ja już tutaj nie wnikam na temat innych dyskusji na ten temat, o tym wątku. Natomiast jako chrześcijanin pozostawiałem wolność, dlatego że nasza wiedza też nie była zbyt bogata na te tematy. I oczywiście za takie podejście od wielu osób mi się ciągle obrywało, ale wiele osób zauważyło, że w tym jest jakiś sens. Jeszcze raz powiem, nic innego, co Kościół głosił, ja nie głosiłem. Aż ubolewałem nad tym, że ludzie Kościoła nie mówią o tym, co Kościół mówił na temat choćby szczepienia czy podejścia do samego wirusa. Jeśli chodzi o prawo, oficjalnie je przestrzegałem, ale doczytując to, co ono wnosi w życie liturgiczne, wiedziałem, że mi brakuje takiego stanowiska, które później się w episkopacie pojawiło, a to stanowisko było takie, że państwo się zagalopowało w dyktowaniu różnych restrykcji wspólnotom kościelnym czy wspólnotom wyznaniowym. Takie wypowiedzi były. Na szczęście lepiej późno niż wcale. Mam szacunek do tych wypowiedzi, chociaż w tym pierwszym etapie było tak, że pewne prawa były mocno zaostrzone, ale były też takie punkty, z których można było skorzystać. Nie ukrywam, że nagle w mojej parafii był olbrzymi chór parafialny, który nie wliczał się do oficjalnej liczby uczestników. Było wielu panów, którzy służyli w komrzach, w albach, czyli można było przestrzegać prawo tak, jak ono nakazywało, ponieważ wielu katolików nawet mówiło o tym, że należy tego prawa przestrzegać. Więc mówiłem, dobrze, ja będę was słuchał, nie będę robił niczego wbrew prawu, ale będę korzystał z jego wszystkich możliwości. Był też taki moment, że szanowałem to, że część osób ma w sobie ten lęk,
związany z tym, że może zarazić się wirusem C-19, więc był nawet telebim przed kościołem, ale wszystkich zawsze zachęcałem do uczestniczenia we mszy świętej. Mówiłem, jeżeli ktoś się boi wejść do środka, niech zostanie na zewnątrz. Pasterka, to był 2020 rok, bo już mi się mylą odpowiednie daty, chyba największe na świecie, około 500 osób w niewielkiej piłce w Puszczy Noteckiej uczestniczyło w mszy świętej bożonarodzeniowej, ponieważ odprawiłem ją na balkonie plebanii. Muszę powiedzieć, że komunii świętej w czasie tej pasterki nie rozdawałem, tylko powiedziałem, że rozdam Eucharystię po zakończonej mszy świętej pasterkowej już w samej świątyni, dlatego że mam szacunek do Najświętszego Sakramentu i się boję go rozdawać na dworze. I muszę też powiedzieć, że jak wszedłem do kościoła po pasterce, to on był nabity, głowa przy głowie. Teraz już mogę o tym powiedzieć, bo to było dosyć zabawne. Na dworze wszyscy przestrzegali tych zasad i reguł, a gdy weszli do świątyni, to jakby wszyscy o tym zapomnieli. Jakie są restrykcje? Pamiętam też oburzenie w mediach przeciwko mnie. Jedna z pań dziennikarek w jednej z telewizji powiedziała wręcz szantażem i manipulacją przez księdza, ludzie umrą. A w praktyce było tak, i naprawdę nie wymyślam, można zajrzeć do ksiąg parafialnych mojej ówczesnej parafii, że zgonów w tym roku było mniej. I ludzie się nie zarazili ani po pasterce, ani po kolędzie, którą zrobiłem w ten sposób, że spotykałem się z parafianami przed domami. Niektórzy współbracia z miasta pytali się mnie, a gdybyś był wtedy w Poznaniu, czy byś zrobił kolędę? Mówię, nie wiem, co bym zrobił, bo to jest gdybanie, ale podejrzewam, że zaprosiłbym parafian na przykład przed blok. A kto by chciał, to by mu poświęcił dom już po samej kolędzie. Nie wiem, co bym do końca zrobił, bo mnie wówczas w wielkim mieście nie było, ale uważam, że Kościół również winę ma w tym, że nie szukał sposobów duszpasterskich. Tak jakby sam się wycofał, tak jakby nawet niektórym księżom było to na rękę, że można pewne sprawy powyłączać, że też się pozamykajmy, jak kiedyś apostołowie w Wieczerniku. Nie miejmy już wyobraźni, miłosierdzia, jak jednak w tym trudnym czasie wymyśleć nowe sposoby docierania do parafian, jak ich zachęcać, jak być z nimi. Obawiam się, że niektórym było to na rękę, że był taki postój. Niektórzy się obudzili dopiero wtedy, gdy zobaczyli, że pieniędzy zaczyna być mniej w ich parafialnych budżetach. Finalizując, jeszcze raz przepraszam, że może to jest trochę niepoukładane, co powiedziałem, trochę chaotyczne, ale usprawiedliwiam się tym, że ja nie mówię oficjalnie, to nie jest nawet wykład. Jako ksiądz jestem też zobligowany byciem posłusznym i jestem, ale jednocześnie o swoich przemyśleniach raz po raz mogę powiedzieć. Minął ten czas i obawiam się, że nadal odpowiedniej refleksji na te tematy nie ma, szczególnie refleksji językiem teologicznym, bo Kościół jakby w wielu też sferach zaczął mówić językiem albo politycznym, albo filozofii już postchrześcijańskiej. Bo problemem nie jest siła ludzi złych, tylko słabość ludzi mądrych. Ja to czasami powtarzam, choćby w mojej obecnej parafii. My nie mamy się czego bać, a Kościół powinien być przestrzenią, w której ta debata istnieje, gdzie ludzie mogą się pospierać, ponieważ prawda, wierzymy, że jest nią ostatecznie Chrystus. To nikogo nie należy, tylko my należymy do prawdy. Jeżeli w Kościele nie będziemy się odpowiednio spierać, to gdzie? Niech Pan Bóg błogosławi. Amen. Dziękuję.